Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiadał: nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Jan Chrzciciel zapowiada nowy chrzest ogniem i Duchem Świętym. Kiedy otworzymy pierwsze stronice Dziejów Apostolskich, zobaczymy, jak ta przepowiednia się spełnia. Ogień jest symbolem oczyszczenia. Wielokrotnie w Biblii pojawia się obraz oczyszczającego ognia, który sprawia, że ruda złota staje się drogocennym kruszcem, materiałem gotowym do uformowania w piękną ozdobę. Każdy z nas popełnił grzech i każdy z nas potrzebuje oczyszczającej siły ognia Słowa Bożego. Zanurzajmy się w tym ogniu jak najczęściej, każdego dnia, aby wypalił w nas to wszystko, co nie pochodzi od Boga. Tylko oczyszczenie ogniem Słowa Bożego może nas przysposobić do stania się godnymi Królestwa Bożego. To piękno nie pochodzi z nas, ale z działania Ducha Świętego. Duch Boży każdego dnia kształtuje nas na obraz i podobieństwo Boga. Chrzest Chrystusowy jest większy od chrztu Janowego, ponieważ chrzest tego drugiego jest tylko zapowiedzią i przygotowaniem do chrztu Chrystusowego z ognia i Ducha Świętego. Oczyszczenie w praktyce oznacza porzucenie wszystkiego, co spycha nas z drogi zbawienia: chciwości, złości, nienawiści, pożądliwości itd. Grzech, a tym bardziej stała skłonność do grzechu, jaką jest wada, sprawia, że tracimy podobieństwo do Boga i blask Jego chwały w nas. Poddajmy się zatem oczyszczającej sile ognia Ducha Świętego, abyśmy stali się godnymi udziału w Jego Królestwie.